Kobayashi, Junjiro, Ryoyu, jeśli chodzi o osiągnięcia, już przeskoczył swojego starszego brata, kto wie, czy za chwileczkę deptać mu po piętach nie będzie najmłodszy, Tatsunao, który urodził się w 2001 roku, czyli od Junjiro jest o 10 lat młodszy. Dobry skok Junjiro Kobayashiego, naprawdę to była bardzo udana próba, mimo że prędkość najazdową miał jedną z najniższych, to był w stanie odlecieć i wylądować na linii oznaczającej punkt konstrukcyjny, czyli uzyskał 120 metrów. Wprawdzie sędziowie dopatrzyli się jakichś uchybień w trakcie lądowania i w trakcie odjazdu, no bo niezbyt wysoko ocenili ten skok. Junjiro Kobayashi dostał niższe oceny niż zawodnicy, którzy lądowali zdecydowanie bliżej od niego. Niemniej jednak 10. miejsce w tej chwili daje mu pewną przepustkę do sobotnich zawodów. Halvor Egner Granerud, kolejny z norweskich skoczków. O, bardzo dobre występy w Bischofshofen Cupa. 7., 9. miejsce. 9. miejsce także w Niżnym Takile. 20. w klasyfikacji Pucharu Świata. 22-letni norweski skoczek. No i też dobry występ. Znowu nieco mocniej wieje wiatr. Podczas jego skoku to było prawie 0,7 metra na sekundę z tyłu skoczni. Jedna z wyższych bonifikat dla Norwega, bo aż 8 punktów. Oceny sędziowskie 18 od 2, 3 po 17,5 punktu. 120-metrowa odległość. No więc będzie klasyfikowany, jak sądzę, w pierwszej piątce, szóstce w tym momencie. Halvor Egner Granerud, kwalifikacje oczywiście bez problemu przez niego zaliczone, jest na 5. miejscu.